Partnerem podcastu jest kancelaria Linka Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 59. odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Landsberg. Cześć Darku. Cześć, witaj Łukasz. Darku, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o Genproxie i innych Waszych biznesach, które otworzyliście, które wspomagają branżę Venture Capital. Natomiast na, na sam początek takie nasze tradycyjne pytanie. Jak wyglądała Twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz? Sama nasza działalność skupiona wokół Genprox i Fundy myślę, że datujemy to 6 lat wstecz. Czyli mamy taką historię na rynku, na rynku venture capital. Nas do tego biznesu doprowadził sprot pewnych okoliczności, tak jak to w życiu czasami prywatnym i biznesowym bywa. Czasami trochę szczęścia i ciężka praca to jest to coś, co przekłada się na późniejszy biznes. W naszym przypadku było podobnie. Po blisko 15 latach pracy w. Instytucjach finansowych, bankach inwestycyjnych, bankach korporacyjnych, ale też firmach inwestycyjnych, mniejszych, prywatnych, uznałem, że chcę robić coś swojego, chcę realizować się w, w takim biznesie, który uznam za em, optymalny dla mnie, i to był taki dla mnie przełomowy moment w moim życiu, gdzie. Wspólnie z ludźmi, co do których miałem szczęście ich spotkać, z właściwymi kompetencjami, choćby z Darkiem Franczakiem, który jest doradcą inwestycyjnym um, i w zasadzie na przestrzeni lat um, oprócz Genprox, rozumianego jako specjalistycznej firmy księgowej, która obsługuje fundusze Venture Capital, um, udało nam się również wykreować drugą linię biznesową, polegającą na usługach advisory, gdzie w zasadzie na dzień dzisiejszy rocznie... Obsługujemy kilkadziesiąt projektów due diligence oraz wycen aktywów finansowych właśnie dla branży Venture Capital. No to, to wszystko udało nam się tych, tych 6 lat temu st, z, z, z stworzyć. No a w zasadzie przyszłość wtedy nie była jasna, bo jedno co było pewne, to to, że dyrektywa o IFM weszła do polskiego porządku prawnego i zaczął funkcjonować rejestr zarządzających ASI w KNF-ie. Na tamten czas, pamiętam, ten rejestr zawierał paręnaście pozycji. No my w tamtym czasie to, co wnosiliśmy do branży, VC, o której nie mieliśmy zielonego pojęcia. To były absolutnie sztywne, twarde kompetencje merytoryczne. Ja sam jestem członkiem ACCA, tak jak powiedziałem, właśnie Darek Franczak jest doradcą inwestycyjnym. Wspólnie z, z doświadczonymi księgowymi z branży inwestycyjnej i finansowej, których znaliśmy na, na, z naszego poprzedniego wcielenia, na, 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 współpracując właśnie z firmami inwestycyjnymi, no, uznaliśmy, że warto odrobić tą lekcję, warto rozczytać te wszystkie rozporządzenia, ustawy, Dyrektywy, wymogi formalne, które KNF, zarówno co do procesu rejestracji, jak i do późniejszego raportowania funduszom alternatywnym, działającym jako alternatywne spółki inwestycyjne, stawiał. No I my tą lekcję, tych 6 lat temu, odrobiliśmy. I skutkiem tego było to, że staliśmy się liderem i praktycznie jedynym podmiotem, który tak kompleksowo i specjalistycznie obsługiwał i obsługuje alternatywne spółki inwestycyjne. No i myślę, że bardzo dobrze nam w tej niszy. Rynek nie jest oczywiście jednolity, on na przestrzeni lat się bardzo zmienia. Myślę, że... Mamy pewien mandat do tego, żeby nasze obserwacje rozszerzać na całą populację, bo blisko 70% aktywów pod zarządzaniem alternatywnych spółek inwestycyjnych w Polsce przechodzi mniej lub bardziej przez nasze ręce. Więc to, co my widzimy, wydaje nam się, że jest pewnym sensownym, miarodajnym papierkiem lakmusowym dla całej branży. I tak jak mówi, on nie jest jednolity. Widzimy takie fale, początkowo stymulantem były oczywiście programy NCBR, PFR Ventures, jeszcze w ramach POIR, następnie wiele prywatnych wehików inwestycyjnych. Trzeba pamiętać, że sam rozwój alternatywnych spółek inwestycyjnych swego, w, w zależności od momentu, kiedy na to patrzymy, był był różnymi czynnikami. No, niby znaczeniem było też to, że tych parę lat temu nie było ustawy o fundacji rodzinnej. Teraz my patrzymy na to z perspektywy naszych doświadczeń. Natomiast tych parę lat temu sama konstrukcja alternatywnej spółki inwestycyjnej wydawała się na tyle ciekawa, że wiele prywatnych biznesów, prywatnych przedsiębiorców, bardzo często poważny biznes dysponującymi, dysponujący miliardami, jeżeli chodzi o wartość aktywów, parkował te. Aktywa finansowe właśnie w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, więc wiesz, myślę, że ta moja perspektywa jest taka, że ASI to jest kategoria o wiele bardziej pojemna niż większości ludzi z branży inwestycyjnej się wydaje i ona się nie zamyka na venture capital. Tylko obejmuje też właśnie różnego rodzaju wehikuły inwestycyjne, prywatne struktury, które powstawały właśnie w absencji do fundacji rodzinnej. No, no i myślę, że rynek cały czas się zmienia. Tak w tej chwili jest takie wyczekiwanie na, na, na programy PFR Ventures Feng. Czas pokaże na jesień, jak to będzie wyglądało. No, ale tak czy inaczej, jak wracając do Twojego pytania, to jakby co doprowadziło nas do, 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 do tego miejsca, gdzie jesteśmy dziś, to jest na pewno twarde kompetencje i przeglądanie się temu, co jest na rynku. Ja i wtedy i teraz nawet bardziej, bo... Osobiście od ubiegłego roku przyprowadziłem się do Luksemburga, żeby tam wspierać naszych klientów, którzy chcą rozwijać struktury poza, poza, poza Polską. To również na początku naszej drogi ja większe doświadczenie, jeżeli chodzi o alternatywne fundusze inwestycyjne, miałem, jeżeli chodzi o fundusze luksemburskie niż w Polsce, no bo ciężko było mówić tych 6 lat temu o jakimkolwiek doświadczeniu w branży alternatywnych, spółek inwestycyjnych, bo po prostu rynek się wtedy mhm. tworzył. Powiedziałeś jedną rzecz, która mnie... znaczy Nie jedną, wiele rzeczy powiedziałeś, które mnie ciekawią, ale jedna wybitnie, bo powiedziałeś, że, że chciałeś założyć coś swojego na własnych zasadach. Jak stwierdziliście, że ta branża venture capital, że fundusze VC, o których jak sam powiedziałeś, nie mieliście zielonego pojęcia, że to jest że to? Jest to. Czy to była taka biznesowa Twoja intuicja zebrana przez, przez X lat? Czy no to jest ja To ja się podzielę taką, praktyczną, taką, taką, taką anegdotą. Ja nie sądzę, żebym komukolwiek to z, z, właśnie z naszych klientów nawet ujawniał. Nie sądzę, żeby nawet sama Ewa o tym wiedziała. Ale jest tak, że kiedy my uznaliśmy, że chcemy robić coś swojego, chcemy realizować się. Może nie do końca w samej księgowości wiecie, bo Genprox to jest firma, która w korze ma obsługę księgową funduszy VC. Natomiast ja nie po to odchodziłem z korporacji, gdzie naprawdę miałem ciekawe ekspozycje na transakcje strukturyzowane. Na deale, które udało nam się realizować właśnie w ramach naszej bytności w banku w bankach inwestycyjnych, żeby później prowadzić prostą księgowość spółek. Więc idea była taka, żeby, żeby spróbować wykorzystać nasze kompetencje, które nam się udało przez ponad dekadę zdobyć. Natomiast jak to w życiu bywa, szukaliśmy swojej drogi i ja mocno upatruję mojej. Przewagi takiej konkurencyjnej w obszarze analityki. To znaczy, wiecie, są takie w teorii zarządzania takie czynniki higieniczne i takie, takie elementy, które jak są, to nikt ich nie docenia, i księgowość na pewno się do nich zalicza. Tak? Księgowość jest, to jest doceniana w momencie, kiedy księgowa odchodzi, albo jest jakiś problem merytoryczny i trzeba kopać wstecz. I dojść do problemu, więc to, to jest. To, to... I nikt nie jest skory do tego, żeby płacić więcej za lepszą księgowość. I my się z tym pogodziliśmy wiele lat temu, ja się z tym pogodziłem i uznałem, że nie warto budować przewagi konkurencyjnej na takim, na takim commodity, tylko trzeba szukać takiej przewagi w obszarze tego czegoś, co jest klient w stanie docenić. A klient w moim rozumieniu jak już ma w podstawie to coś, co jest mu zapewnione, no to jest w stanie docenić analitykę, jest w stanie docenić y, syntetykę, dostęp do informacji, dostęp online. Dzisiaj, w nadmiarze informacji, synteza to, to, jest, to, to jest podstawa, żeby dać y, y, spójne dane, które ktoś jest w stanie wykorzystać do podjęcia decyzji. Jakkolwiek banalnie to brzmi, to na przestrzeni dekad już, myślę, mogę powiedzieć, te, te dylematy i te wyzwania się nie zmieniają. Tak, one się inaczej nazywają. Kiedyś to był business intelligence, później data science, teraz, teraz po części wręcz OEI to się ociera. Natomiast te wyzwania są cały czas te same, nadmiarowość danych, nieustrukturyzowane dane, Brak dostępu do danych online, brak dostępu do danych jakościowych, które pozwalają podejmować decyzje. I ja wtedy powiedziałem, że to będę szukał tej drogi. To nie jest od razu tak, że wiesz, ja wpadłem w venture capital i mówię, to jest to. Nie dla mnie, venture capital, dla gościa, który przyszedł z banku inwestycyjnego i robił transakcje na, 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 na setki milionów y, y, dolarów, y, y, to y, jakby dla mnie branża VC to byli niepoważni faceci w kolorowych skarpetach. I no, dzisiaj akurat nie mam kolorowych, ale no, niestety, przez, czy stety może, przez lata bytności w tej branży y, y, nauczyliśmy się w niej funkcjonować. Ale myślę, że też to, co czyni nas skutecznym, y, y, to, to to, że... Y, My wnieśliśmy do branży VC kompetencje, które uzyskaliśmy w korporacjach. Jakkolwiek można mieć różne zdanie na temat korporacji, to w obszarze finansowym wielu fund managerów to są ludzie, którzy wyszli z korporacji bardzo często z private bankingu, którzy mieli dojście do ludzi z, z grubszymi portfelami, kiedy, kiedy pełnili te swoje role właśnie w ramach korporacji. Następnie uznali, że chcą to te relacje monetyzować i mają prawdopodobnie dojście do, do tego, żeby zebrać fundusz i idą na swoje. I y, tym ludziom, Wydaje mi się, my bardzo odpowiadamy, bo my jesteśmy ich piersami, ich y, 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 często ludźmi z, 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 tego, z tego świata, do którego przywykli, czyli z branży finansowej, kiedy pracowali jeszcze w instytucjach finansowych. Ale wracając do tej anegdoty, od której zacząłem, to jest tak, że my co 6 lat temu, 7 lat temu, y, widząc, że ta branża wisi się tworzy, y, zaczęliśmy. Y, Myśleć bardziej o regularnych funduszach. To znaczy, ja mówię tak, zbuduję analitykę, zbuduję propozycje analityki dla portfela funduszy inwestycyjnych, gdzie będziemy w stanie agregować dane ich spółek portfelowych. My nawet wtedy nie zawężaliśmy tego do branży Venture Capital. I tego typu z tego typu ofertą początkowo Genprox wyszedł jako firma, która jest w stanie agregować analitycznie dane z różnych rozproszonych źródeł dla funduszy inwestycyjnych. No i ja nie zapomnę, pewnego dnia otrzymałem telefon od Ewy Chronowskiej z Next Road, która zapytała nas wprost, czy my robimy właśnie księgowość i reporting dla spółek alternatywnych. Ja wtedy zacząłem zastanawiać się, co, czym są te spółki alternatywne, i uwierzcie mi, tak zaczęła się nasza droga, gdzie od ustawy poprzez rozporządzenie, poprzez analizę tego, gdzie dzisiaj jest rynek, cokolwiek zostało w Polsce napisane na ten temat, uznaliśmy, że chyba jest to coś, w co warto się zaangażować i naprawdę takie były początki. Nie? My na początku nie mieliśmy pojęcia, czym są alternatywne spółki inwestycyjne, no ale dzisiaj i na przestrzeni tych lat. Wiesz, większość regulacji, większość interpretacji podatkowych, które się w tej branży pojawiły, co prawda, my nie jesteśmy firmą, która świadczy usługi doradztwa podatkowego, ale zgrabnie z naszymi partnerami, z kancelariami prawnymi i z doradcami podatkowymi przez tych sześć lat, również z, z audytorami, wykreowaliśmy praktycznie standardy y, dla całej branży i dzisiaj każdy, kto zaczyna, każdy, kto wchodzi do y, branży alternatywnych spółek inwestycyjnych w mniejszym, większym stopniu bazuje na, y, na naszym dorobku, więc to jest taka, takie źródło też naszej myślę satysfakcji. Lubię pytać o te początki i fajnie, że opowiedziałeś, że w sumie nawet troszeczkę przypadek zadecydował o tym, jak, jak to twoje życie zawodowe się potoczy dalej, bo ja sam osobiście mam swoją własną historię dosyć podobną dosyć przypadkową chociaż na moją historię jeszcze kiedyś przyjdzie przyjdzie czas bardzo fajnie powiedziałeś o tym, czym jest Genprox, umiejscowiłeś go też jakby w całym rynku, VC, w, tym, w tym rozwoju tego rynku. Natomiast macie jeszcze drugą firmę, Fund Equate. Jakbyś mógł o tym opowiedzieć, bo zakładam, że to jest pewna usługa w modelu sasowym, no i ona jakoś wypłynęła z Waszych doświadczeń zdobytych w Genproxie. Zobaczyliście jakiś problem i za, postanowiliście go rozwiązać. Tak, to jest taka. Platforma, która w początkowym zamyśle miała służyć nam wewnętrznie po to, żeby bridżować pewne, pewne, pewne doskonałości i pewną, pewną lukę, taką, która naturalnie powstaje pomiędzy serwiserem, który świadczy usługi takie księgowe, sprawozdawcze, raportowe, a klientem, no czyli w tym wypadku zarządzającym funduszem. I wiesz. Dostarczając y, y, nasze usługi, no my oczywiście pracujemy na systemie y, księgowym. Czy to jest ten, czy tamten, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, bo wszystkie systemy księgowe w zasadzie są bardzo do siebie zbliżone. No oczywiście w rękach fund managera y, y, króluje głównie Excel, no i póki tych spółek masz tam. 5-10 i, i tych zdarzeń relatywnie niedużo, no to jesteś w stanie sobie jakoś to z tym wszystkim poradzić. Natomiast my jako serwiser, który no sporą część rynku obsługiwał, obsługuje, naturalnie doszliśmy do takiego problemu, gdzie... System księgowy to było za mało, tak sama kwestia ewidencji ilościowej, FIFO, Deal by Deal Basis. Czy wiele, wiele innych kwestii, które po prostu musieliśmy na przestrzeni tych sześciu lat roz, 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 rozpakować na drobne. Nam coraz my się coraz mocniej utwierdzaliśmy w przekonaniu, że system księgowy nam tego nie da i. No, stworzyliśmy rozwiązanie dedykowane, takie, które początkowo miało nam służyć właśnie do ewidencji pewnych zdarzeń. No, dzisiaj, jeżeli chodzi o Fandy jesteśmy w, w takim miejscu, gdzie, hmm, gdzie jakby to syntetycznie podsumować. To jest tak, że hmm, Cała ewidencja podwyższeń kapitałowych, ewidencja długu i equity, jesteśmy w, klient jest w stanie, czyli fund manager jest w stanie to realizować z perspektywy tej platformy. Platforma integruje się z naszym systemem księgowym, więc jesteśmy w stanie jako serwiser wszystkie zdarzenia, które odnotował fund manager, my ewidencjonować księgowości, to jakby de facto, to jest zmiana koncepcji w ogóle usług, czyli my nigdy nie byliśmy firmą, która chciała obsługiwać swoich klientów na bazie papieru, nie znosimy głupiej roboty, nie znosimy zamieniać papieru na zera i jedynki i to nigdy nie było opcją od pierwszego dnia założenia firmy. Natomiast opcją, dzięki Fund Equate, opcją przestało też być Zapisywanie dokumentów na e, szerowanym dysku, przesyłanie nam skanów. tak my. Co do accountingu, czy do bieżącej takiej księgowości funduszy czy spółek portfelowych, to wszystko u nas się odbywa tak. W tej chwili y, część z naszych klientów już jest z onboardowana na tą platformę, a wszystkich nowych w zasadzie e, e, onboardujemy również na, 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 na FundiQuote. E, odbywa się to w taki sposób, że w zasadzie platforma jest y, środowiskiem, w którym Fund Manager czy spółka portfelowa, którą obsługujemy, de facto pracuje z nami jako serwiserem i która wymusza flow i wymusza logikę e, e, procesową co do zamieszczania dokumentów, one się tam skanują. E, jeżeli chodzi o accounting, ostatnio wszyscy mówią o ai no więc ja nie mogę się wyróżnić. Tutaj um, ostatnio podpiliśmy y, y, silnik y, GPT-Chat w tej wersji komercyjnej, który y, sugeruje klientom y, y, kody księgowe do dokumentów, które y, wczytujemy jako pierwsze, zanim jeszcze nasi księgowi y, wezmą to pod, pod obróbkę merytoryczną. Tak jak powiedziałem, podwyższenia kapitałowe, ewidencja kapitałów to jest coś, co jest nowym takim naszym rozwiązaniem i de facto zmienia dramaty dramatycznie logikę e, wymiany dokum dokumentów, ciężkich aktów notarialnych, umów inwestycyjnych, często po 100 stron, które e, trafiały dotychczas do nas e, w, wersji, w wersji PDF najczęściej. E, więcej, żeby dodać. My jesteśmy techno dostarczamy technologię, która, yy, która pozwala yy pozyskiwać na przykład finansowanie dłużne. To jest oczywiście coś, co raczej nie jest w tej chwili po, po warzywniaku dedykowane dla, dla alternatywnych spółek inwestycyjnych, ale nasi yy, yy, klienci, yy, podmioty, które emitują dług, na przykład firmy deweloperskie, pozyskały ponad 100 milionów złotych za sprawą yy wykorzystania naszego rozwiązania, gdzie, gdzie zaangażowali zewnętrzne sieci sprzedaży i cały proces proces podwyższeń, podwyższeń, to znaczy podwyższeń kapitałowych, akurat tutaj mówimy o, o długu, czyli cały proces emisji długu odbywa się Online wraz z onboardingiem klientów, z automatyzacją zamykania umów, naliczeniem harmonogramów oraz rozliczaniem pod względem księgowym tych kontraktów. To wszystko odbywa się również na Fundy No W tej chwili, z tej racji, że my, jako specjalistyczny podmiot, obsługujemy również wehikuły inwestycyjne PFR Ventures i cały program PFR Feng. No, będzie w jakimś sensie przechodził przez nasze ręce, bo właśnie jako serwiser występujemy tutaj w roli podmiotu, który obsługuje te wyhikuły inwestycyjne, jak powiedziałem, no to to, co będziemy w stanie zapewnić, to jest również proces raportowy. Funduszy do, do LPIS-ów, czy też spółek portfelowych do funduszy. Nad tym pracujemy mocno i to jest jakby powrót do, do źródeł. Tak jak zacząłem, zaczęliśmy na żywo od, od, od tej analityki, co my upatrujemy jako przewagę taką konkurencyjną. To jest analityka, 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 i ja na tym się bardzo skupiam i to chcemy zapewnić naszym, naszym klientom. Taki nowy obszar, który. Widzimy, to jest zastosowanie e, analityki i zbierania danych do e, procesu raportowania zgodności z ESG. E, e, bardzo popularny temat. E, wszyscy o tym mówią, natomiast e, my wydaje się, że mamy. Naturalnie taką przewagę, bo mamy technologię wraz z całą strukturą, z i dotarciem do rynku, który prawdopodobnie będziemy w stanie wykorzystać, żeby zaproponować klientom no, praktycznie nowy wymiar usługi, który będzie obejmować też właśnie ESG Reporting. Fajnie, bo z takiej, jak sam powiedziałeś, nigdy nie chciałeś zakładać nudnej firmy księgowej, która będzie zajmowała się jakimiś powtarzalnymi rzeczami. To fajnie, fajnie pokazałeś, jak patrzycie parę kroków też do, 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 do przodu, żeby, żeby troszeczkę ten rynek wyprzedzić. Powiedziałeś o PFR, o Fengu, powiedziałeś o. O całej tej procedurze podwyższeniowej w funduszach VC, które, no, które są taką naturalną rzeczą, jeżeli, jeżeli chodzi o rozwój samego, samego funduszu. Znalazłoby się parę osób w Polsce, które powiedzą, że tworzenie funduszu VC w oparciu o ten kapitał publiczny z PFR-u no, z jednej strony no, jest bardzo taki atrakcyjny, fajnie jest w to iść, bo, no, bo jest, jest pieniądz na rynku, który stymuluje. No, który jest takim stymulantem, natomiast z drugiej strony już taka współpraca z PFR-em pod kątem takim organizacyjnym, prawnym, księgowym, sprawozdawczym, to jest droga przez mękę. I y, powiedz, jak ty to widzisz i jak wy w tym wszystkim pomagacie, bo wiem, że, że sporo tych funduszy, y, które współpracują z PFR-em jest w waszej obsłudze. Tak, wiesz, my, myślę, że tak... Z tych, które były w Polsce i są w Polsce zarejestrowane, to w ramach POIR myślę, że ta nasza statystyka, jak liczyliśmy to jeszcze kiedyś, gdzieś na w granicach 50% się skupiała. Znaczy, połowa funduszy PFR-owych pod, 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 pod POIR, które są w Polsce. Była i jest przez nas obsługiwana. No ja Ci muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat, tak jak powiedzieliśmy sobie, że my de facto, tych 6 lat temu, no nie było się czego trzymać, nie było żadnych norm, nie było były suche przepisy, literalnie, które każdy mógł rozumieć, tak jak rozumiał. Nie było żadnych interpretacji, ale też co gorsza, nie było żadnych standardów, no były standardy rynkowe gdzieś dla branży Venture Capital, bo przecież to nie jest tak, że branża Venture Capital się pojawiła na świecie i w Polsce w momencie, kiedy dyrektywa IFMD weszła, tak i w Polsce ustawa o funduszach. Więc standardy rynkowe były, natomiast standardy techniczne dotyczące samych ASI, no jakby nie funkcjonowały. I ja mam e, bardzo duży respekt do zespołów inwestycyjnych PFR Ventures i, i uważam, że e, PFR Ventures, od, 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 odcinając ten temat od dużego PFR-u, tak, jakby tam już się zaczyna polityka, my, my, my się trzymamy i trzymaliśmy i trzymamy od tego z daleka. Jesteśmy w zasadzie technokratami w tym względzie i dla mnie PFR Ventures to jest de facto organizacja, która... Dużo dobrego dla rynku VC zrobiła i robi. Tego przykładem jest też nasze wspólne zaangażowanie w Akademii VC, gdzie udało nam się zaangażować właśnie PFR Ventures, ale też Polskie Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych PSIK, którego jesteśmy członkiem. I wiele, wiele ciekawych podmiotów, jak kancelarie, serwis providerzy, którzy kreowali i kreują ten rynek. No, Akademie jeszcze jeszcze, tak, jeszcze tak. ci na pewno dopytam. Bo właśnie, to jest ciekawy ale teraz temat. właśnie do, do tego pytanie jest tak, że. Co my cenimy sobie w PFR Ventures, to to, że oni, zespół inwestycyjny, były i są zaangażowane w bieżące problemy, które w branży się pojawiają. I przykładem takim jest nasza wspólna batalia, o której mało kto w ogóle wie. Tak jak mówię, dzisiaj ludzie wchodzący do branży, do, do tego świata ASI, mogą sobie nie zdawać sprawy z, jakby, z jakby, poziomu kreacji, które my swego czasu wykonaliśmy wspólnie z partnerami. I właśnie przykładem jest na przykład takie, E, zwolnienie z obowiązku konsolidacji ASI w przypadku, gdy ASI ma kontrolę nad spółkami portfelowymi. No nie wiem, czy ktokolwiek sobie zdaje sprawę, albo czy większość zdaje sobie sprawę z tego właśnie, że gdyby y, y, tego typu identyfikacja kontroli miała miejsce parę lat temu, no to literalnie musiałbyś konsolidować, ponieść dodatkowe koszty, sporządzać sprawozdanie jednostkowe, skonsolidowane, badasz jednostkowe, badasz skonsolidowane. No to jest razy dwa tak naprawdę koszty takie, które nie są małe wcale, operacyjne. Które fundusz musiał ponieść. No, my widząc tą, tą, tą niedoskonałość i odnosząc to do analogii do, do IFRS-ów, gdzie zdawaliśmy sobie sprawę, że występuje coś takiego jak jednostka inwestycyjna. No podnieśliśmy ten temat, a mieliśmy, tak jak mówię, fajnych partnerów, bo i PSIK i PFR Ventures się w to zaangażowały i swego czasu Aleksander Mokrzycki podniósł ten temat i na bazie konsultacji, gdzie ustawa o rachunkowości była wtedy publicznie konsultowana, podnieśliśmy ten temat i do Ministerstwa Finansów trafił taki letter, który de facto spowodował koniec końców, że nastąpiły zmiany po prostu w pisach. Tak? Kolejna taka nasza batalia niestety nie udało nam się tutaj osiągnąć takiego postulatu, który które, które, które podnieśliśmy. To jest e... Ten, ten, ten wpływ warzywniaka, który na inwestorów indywidualnych i jakby początkowo ze 100 tysięcy euro zejście do tego limitu 60 tysięcy euro jako jednorazowego wkładu, który inwestor indywidualny musi wnieść do ASI, żeby móc w ogóle, żeby ASI w ogóle mogła Ciebie uwzględnić jako inwestora, to jest też nasza zasługa, więc ja myślę, że czy choćby standardy wyceny aktywów pod zarządzaniem ASI. Kończąc już ten temat PFR-u, to co nam się podoba, to to, że następuje dyfuzja pomiędzy prywatnym rynkiem inwestycyjnym a PFR, czy ludzie zdarzają się, że ludzie, sytuacje, gdzie ludzie przychodzą z PFR-u do rynek, albo z rynku idą do PFR, no i to jest bardzo dobre, zdrowe. Ja mam jak najbardziej pozytywne doświadczenia ze współpracy właśnie z poszczególnymi zespołami inwestycyjnymi. I wiesz, ta, ta, ta droga przez mękę to jest tak, jeżeli sobie dobrze procesy poustawiasz w funduszu, to są powtarzalne rzeczy. To jest podwyższenie kapitałowe, to jest ciągnienie na, na, na ozetkę, ciągnienie na inwestycje. Zdarzają się inercje w czasie, natomiast tutaj to, to są powtarzalne rzeczy i yy, De facto, jak fundusz jest dobrze poukładany procesowo, nie widzę tutaj tak na przestrzeni lat większych problemów. Ja umyślnie zadałem to pytanie troszkę, troszkę prowokacyjne, bo z, chyba ze wszystkim, co powiedziałeś, się, e, się zgadzam. To jest kwestia po prostu e, poukładania, i to nie jest tak, że tam siedzą ludzie, którzy chcą kłaść kłody pod nogi, wręcz, wręcz przeciwnie, I też bardzo zależy na tym, żeby to, żeby to wszystko e, szło do przodu. Proszyłeś temat. E, Wycen. I to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat, dlatego że z kim się nie porozmawia, no to, to, to mówi, że wyceny w startupach to jest rzecz, rzecz problematyczna. Wy macie takie projekty u siebie, i chyba jeszcze nie spotkałem właściwszej osoby do tego, żeby opowiedziała o tym, jak się wycenia startupy na różnych etapach rozwoju. Tak, tak, może nie spotkałeś właśnie mnie zaprosiłeś jeszcze Darka Franczaka, którego myślę, że byłby ciekawym materiałem właśnie na może Kolejnego gościa. I rzeczywiście Darek u nas zajmuje się właśnie bardziej tym obszarem wycen, ale tak odnosząc się do tego, my rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi projektami. Tak bywają projekty w obszarze fotowoltaiki, na przykład na 100 milionów złotych wycena aportu wnoszonego w, historycznie właśnie do do spółki w postaci farmy fotowoltaicznej. Bywają takie projekty bardzo wyliczalne, techniczne, w których funkcjonują standardy szacowania tej wyceny w zależności od, od, od parametrów technicznych po prostu farmy, a bywają startupy z PowerPointem i coś, co się śmiejemy zawsze, że który ma jedną wspólną cechę, to znaczy, że zawsze w prawym górnym roku wykres ebida się kończy na którymś slajdzie tego, tego, tej, tej prezentacji, tego startupu. Jak to Darek Franczak właśnie zwykł mówić, to a bardzo często zaczyna się teraz. Jakby, jakby ta prezentacja była zrobiona właśnie pod ten kolej konkretny pitch, bez wskazania historii, bez odnoszenia się do tego, jaka była, jaka była, jaka była, jakie było postrzeganie przeszłości. Ale Rzeczywiście temat, każdy, kto zajmuje się wycenami, ma świadomość tego, że to jest w połowie technika i matematyka, a w połowie pewne, pewne założenia i pewna magia wynikająca z czucia, z czucia danej branży. No ja się mogę jako też osoba techniczna odnieść do tego w taki sposób, że jakby w standardach też z sprawozdawczości funkcjonuje taka tak hierarchia wycen, tak, gdzie gdzieś tam na tych trzech levelach najpierw odnosimy się do aktywnego rynku, no, co jest oczywiście coś, co nie występuje w przypadku e, e, branży VC, gdzie odnosisz się do, do aktywnych notowań danego instrumentu, to jest praktycznie nie, nie do zastosowania. Drugi poziom w ramach tej hierarchii wycen to są obserwowalne wyceny, czyli porównywalne firmy, porównywalne rundy z branży, oczywiście do tego dochodzi cała masa dyskont, wyłączeń, coś, co znowu, coś, co drastycznie może zmienić to coś, co obserwujemy, versus to coś, co mamy u nas na naszym własnym podwórku. I wreszcie trzeci i najbardziej dyskusyjny, bo najbardziej uznaniowy i zależny od, od współczynników, od parametrów przyjętych, no to są, to są modele wycen. Tak? I rzeczywiście tutaj koła nie wymyślimy i funkcjonuje w ramach, w, ramach, w, ramach, w ramach projektów, które realizujemy. Jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba zidentyfikować to, gdzie jest dany podmiot, jeżeli chodzi o, o dostępność danych historycznych, o porównywalne dane, o skalę biznesu i bardzo często samo złożenie Excela z wyceną jest już procesem wtórnym i z tego coś tam wyjdzie, tak? ale ta, ta, ten proces identyfikacji tego, gdzie jesteśmy i z czym mamy do czynienia, to jest często bardziej krytyczny niż już sam, sam model, i, a tutaj rzeczywiście wchodzi w grę no, mocno judgment taki rynkowy i wyczucie tego. I wiesz, o ile my z klientem możemy sobie znaleźć taki punkt styku i powiedzieć, dobrze, no to będzie taki model, taka wycena, to w tej branży naszej Venture Capital no funkcjonuje standard, że każde ASI podlega pod obowiązek badania przez biegłego rewidenta i dla każdego, kto rozważa wyceny, to wiesz, czy to jest 10, czy to jest 15, czy to jest 5, to, to ma znaczenie, tak? ale ważne jest tak naprawdę, żeby ten model na którymś etapie, był choćby skonsultowany, czy polityka dotycząca Asi, ASI podchodzenia do wycen była spójna w czasie i była choćby skonsultowana co do założeń, co do ramy z biegłym rewidentem, bo my często jesteśmy świadkami takich sytuacji, gdzie zarządy, zarządzający mówią tak, my mamy ludzi od cyfr w naszych zespołach, zrobimy model, widzieliśmy często takie sytuacje, gdzie ktoś przychodził właśnie już pokiereszowany, bo był po pierwszym, e, e, pierwszej, drugiej, trzeciej iteracji z biegłym rewidentem, gdzie biegły rewident mówi krótko, no ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Idźcie dajcie zewnętrznemu wyceniającemu. E, zróbcie to tak, jak nakazują standardy, dopiero wtedy możemy wracać do, e, do finalizacji badania. No I to są często sytuacje takie, gdzie właśnie ktoś zrobił to na sztukę, tak, zrobił jakieś wyceny, prze, prze, przekopiował trochę książki z, 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 z teorii wycen. E, Taki ekstremalny przypadek, który widzieliśmy, to naprawdę nie pamiętam nazwy, nawet, nawet gdybym pamiętał, to nie mógł podać. To jest słuchajcie, stronnicowy dokument wyceny, który de facto był przepisaniem książki o wycenach, a następnie jedna tabliczka. Jedna tabelka, która zawierała listę spółek i mnożniki razy 15, razy 20 razy 8 w stosunku do wartości bilansowych. Tak? No to jest coś, co audytora może tylko rozsierdzić, ale wracając do tego, bo to też, by przekazać trochę wiedzy naszym słuchaczom, jest tak, że według przepisów ASI nie mają obowiązku posiadania zewnętrznych wycen. Tak? I wielu obowiązków nie mają. Także, jak czytasz literalnie ustawę o funduszach, to jest, taka, to jest taki moment, mówię, to jest coś, co my zrobiliśmy dobrze. To jest coś, co, taki moment, kiedy możesz dostać wału serca, bo się okazuje, że Asi musi to, 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 tamto, tamto, tamto. A później, jak dobijesz gdzieś do końca w jakimś tam, arty w jakimś tam y, 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 paragrafie. Masz dopiero wypisane, że dla Asi prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających nie obowiązują przepisy ten, 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 ten. To, czyli to wszystko, co przeczytałeś, to, to prawie doprowadziło ci do zawału serca, więc jakby warto jakby zdawać sobie z tego sprawę, jednym z tych rzeczy, które nie obowiązują ASI, z Asi prowadzące działalność na podstawie wpisu do rejestru jest właśnie y, y, obowiązek posiadania zewnętrznego wyceniającego. Ale rynek się zmienia. Również dla biegłych rewidentów. I jest dzisiaj taka sytuacja, że biegli rewidenci mają spojo, sporą presję ze strony pana. To jest takie, takie ciało nadzorcze, taki audyt audytorów. I w ramach tej presji jedną z rzeczy, które są podnoszone i coraz bardziej y, jakby doskwierają branży y, VC, no w tym nam też jako serwiserowi, bo naturalnie my, do nas to trafia w większości przypadków, to jest właśnie podchodzenie audytorów do wycen. To znaczy, jak audytor przychodzi do spółki i widzi wewnętrznie przygotowany dokument, do czego ASI ma prawo, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie? To nie zdziwcie się, jak powie słuchajcie, a gdzie są, gdzie są zewnętrzne wyceny? Znaczy oni podchodzą do tego tak, że lepiej je zaspokajać, znaczy wyższy poziom ufności ma zewnętrzny dokument niż dokument przygotowany przez samą spółkę. Oczywiście litera prawa jest po waszej stronie, tak? ale mówię o praktyce i rzeczywiście audytorzy często próbują wymuszać na zarządzających taką, tego typu zewnętrzną wycenę. No bo po prostu daje im to wyższy poziom ufności w ich testach. Ktoś się pod tym podpisał, inny niż zarząd, który no, jest stroną, prawda, w całym tym procesie, więc e, temat jest e, niejednoznaczny. No my, tak jak powiedziałem, rocznie robimy kilkadziesiąt tego typu projektów. Jest jeszcze tak, że, że rzeczywiście my angażujemy się w to również ze strony takiej właśnie analitycznej, challenge'u modelu finansowego, ale coś, co warto powiedzieć, to to, że no branża się też profesjonalizuje i często nawet prywatne fundusze, które z jednej strony biorą środki od inwestorów, w których często wynagrodzenie może zależeć od e, wyników funduszu, no jakby nie chcę mieć tego bajaszu i tego konfliktu interesów, jednocześnie jedną ręką wyceniam, a drugą ręką, e, czy znaczy jedną ręką inwestuję, a drugą ręką wyceniam. To nie, jakby widzimy tendencję, że, że, że część funduszy chce to realizować na zewnątrz, po to, żeby nie mieć właśnie e, konfliktu interesów, e, choćby co do podstawy swojego wynagrodzenia, albo do, do, po prostu do tego, że wycena portfela jest. E, Zewnętrznie przygotowana, więc taki jest trend, no, ale temat na pewno nie jest łatwy, bo nie, da się, nie daje się kwantyfikować. To jest troszkę, troszkę jest tego wyczucia judgmentu w, w całej branży właśnie wycen funkcjonuje i będzie funkcjonować. To nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Dariusza Franczaka do, do, do podcastu. Dużo powiedziałeś o tym, jak działacie. Opowiadasz o tym wszystkim tak, jakbyś to wszystko znał od, od podszewki, i to jest oczywiście prawda. I zastanawiam się, czy wiedząc to wszystko, obserwując ten rynek od, od kuchni, no nie ciągnęło Cię do tego, żeby samemu Założyć jakiś fundusz lub działać, działać tak w obszarze inwestycyjnym w spółki technologiczne. To jest dobre pytanie. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jest się przez ile lat, przez sześć w waszym przypadku, robi się fajne rzeczy, rozwija się fajną firmę, dokłada się nowe narzędzia. Większość rynku przechodzi przez, przez Twoje ręce, no żeby jednak w, w głowie nie zapaliła się taka lampka, że może ja też spróbuję. Tak, wiesz, no, to, no chodzi, chodziło nam to po głowie swego czasu, natomiast ja zdaję sobie sprawę z tej pozycji, którą mamy i my, my często mamy też takie pytania od, od zarządzających, to znaczy Darek, czy moglibyśmy jakby korzystać z waszych kompetencji, zaangażować też was do boardu, do funduszu. No póki działamy w tym miejscu, w którym działamy, to dla nas byłoby to pewnie no, kłopotliwe, no bo siłą rzeczy wchodzisz wtedy trochę w konflikt interesu, prawda, bo jesteś jakby kolejnym zarządzającym, a jednocześnie obsługujesz... No, tych parę dziesiąt dużych funduszy, i to myślę, że, myślę, że byłoby to problemem dla naszych klientów. Natomiast tak zupełnie odnosząc się do, do twojego pytania, jest tak, że my historycznie założyliśmy kiedyś, zarejestrowaliśmy kiedyś fundusz zarządzającego właśnie, którego chcieliśmy wykorzystywać w analogii, tak jak funkcjonuje AIFM na gruncie prawa Luksemburskiego, i chcieliśmy. Stworzyć taką usługę, właśnie Fantasy Service, która sprowadzałaby się do tego, że moglibyśmy parkować pod naszym zarządzającym wehikuły inwestycyjne. Tylko i zrealizowaliśmy to, ale na gruncie jakby obowiązujących przepisów KSH, no zdaliśmy sobie sprawę, że zawsze będziemy na takim ryzyku negatywnej selekcji, nie? gdzie jeżeli ktoś by chciał ściągnąć z rynku 100 milionów, no to czemu, ma, wiesz, że są panowie, którzy realizują tego typu usługę i jakby w roli, występują w roli zarządu komplementariusza, prawda, czyli tego gp a odnosząc się już do, 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 do terminologii, to no, i to, to tak jak w analogii do rynku TFI, gdzie jestem powierzenie czynności zarządzania, tak gdzie, gdzie de facto my moglibyśmy świadczyć tego, tego typu usługi faktycznego nadzoru nad tym funduszem. I uznaliśmy, że zawsze będziemy na takim ryzyku właśnie negatywnej selekcji, tego że czemu ktoś miałby nas nie wykorzystać do tego, żeby ściągnąć z rynku 100 milionów i, i, i pojechać na długie wakacje, a my zostać tutaj. Na kolejnych wiele lat i uznaliśmy, że no to nie jest taka formuła chyba, w której chcemy działać i, i te, te z, tego, z tego projektu się historycznie wycofaliśmy. Natomiast oczywiście myśli takie co do angażowania się w branżę inwestycyjną, cały czas mamy i uważamy, że rynek jest bardzo szeroki i wiele projektów, które widzimy, no są fantastyczne. Wiele też rzeczy, które widzimy, które przychodzą w nasze, nasze ręce, też widzimy, jak coś pada. Tak? To, jest, to jest też naturalne, jakby statystyki są nieubłagane i y, większość tych y, projektów po prostu nie wypali. Tak? Chodzi o to, żeby te, które wypaliły, wypalą, wypaliły na, no, na dużo większą skalę. I, y, to daje dużo do myślenia, jak jesteś blisko tego wszystkiego. Y, natomiast z racji. Ilości inicjatyw, którymi się zajmujemy tego czasu na myślenie też nie mamy o, o tym, co by można jeszcze tu zrobić, jak można by to ugryźć, jak się zaangażować, nie mamy też za dużo, bo no my, ja jestem no, absolutnym fanem bycia w tej branży. Ta branża, uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które mi się przydarzyły. Jak miałbym coś zmienić, to pewnie parę lat krócej chciałbym być w korporacjach finansowych i szybciej odkryć tą branżę. I, Coś, co gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest wiesz, to, to co mnie daje dużo fanu, to jest absolutnie spotykanie fantastycznych ludzi. W zasadzie prawie każdego dnia spotykasz się z kimś, kto ma jakiś super temat, super pomysł na biznes albo go realizuje, albo zrealizował i dowiódł tego, ale jednocześnie to ci bardzo otwiera horyzont. Wiesz, to jest to wszystko, co mi przez naście lat... W korporacji, no, do czego po prostu dostępu nie miałem, tak, bo ja, ja nie jestem absolutnie krytykiem korporacji, uważam, że to jest znakomite miejsce do tego, żeby się jak masz dużo szczęścia i odpowiednio w miejscu się ustawisz, żeby się dużo rzeczy nauczyć, tak jak powiedziałem. Myś, wydaje mi się, że duża część naszego sukcesu wynika z tego, że my jesteśmy ludźmi, do których przywykli fund managerowie, a oni też bardzo często wyszli z korporacji. Natomiast Największy fund w naszej, w naszej pracy to jest właśnie ekspozycja na przeróżnego rodzaju, rodzaju inicjatywy. Ja niemalże każdego dnia wychodzę z jakimś nowym pomysłem, co by, jaki biznes mógłbym zrobić. I jedną z tych rzeczy jest choćby funding weight. Tak jak podchodzimy do analityki, do ewidencji portfela, teraz y, ESG, y, sam fakt, że Realizujemy obsługę również funduszy alternatywnych w Luksemburgu. To jest to wszystko, co, co nam się udaje realizować, ale raczej tej naszej przewagi i tych kompetencji, i tego, gdzie jesteśmy, tego w ramach tego łańcucha usług, upatrujemy w tym, w tym szeroko rozumianym serwisingu funduszy. Więc tak długo jak jak, jak, jak tu jesteśmy, to wydaje się, że to jest takie koherentne, spójne i nie ma tego, dla nas tego ryzyka, że ktoś kiedyś powie, no zaraz, no to po której tej stronie jesteś płotu, nie? No my jesteśmy bardzo mocno po stronie właśnie tego serwisera. Natomiast coś, co warto też dodać, bo nie każdy może to nas wiedzieć, my się bardzo mocno trzymamy z daleka właśnie od wszelkiego rodzaju tematów prawnych, choćby pewnie moglibyśmy to na przestrzeni tych 6 lat stworzyć, bo bardzo mocno wierzymy w, takie, w taką filozofię, że, że każdy na rynku ma swoje miejsce do odegrania nie? i bardzo to co też w zasadzie jest u podstaw inicjatywy właśnie Akademia VC, gdzie Chcemy angażować y, 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 fajne kancelarie. I widzisz, może to będzie wreszcie miejsce dla ciebie, gdzie nie, gdzie nie Tobie będą opowiadać o swojej drodze do, tylko Ty będziesz mógł opowiedzieć o swojej drodze do yy, właśnie do, do kancelarii, do tego, gdzie jesteście, właśnie na naszych webinarach yy, Akademii VC. No I to jest właśnie ta inicjatywa, która nam pozwala trochę właśnie na tym rynku tak funkcjonować i wspólnie z naszymi partnerami, z kancelariami czy z, z managerami, yy, no też dawać wartość dla rynku. Więc. Yy, to upatruję jako moją taką e, propozycję, a myślę, że co do funduszu jako takiego nie. Natomiast e, fund manager, taki, który e, zarządza na zlecenie, to są tego typu usługi, które my, co prawda nie w konkretnie w roli komplementar zarządu komplementariusza, ale mamy takie zaangażowania, gdzie Obsługujemy całościowo fundusz. Tak jakby wszystko od kuchni, wszystko, co się dzieje z wyjątkiem scoutingu oraz e, negocjacji e, e, umów inwestycyjnych, my jesteśmy w stanie jako serwiser spiąć. Nie? Także mamy ku, ku temu też staw no i księgowych wyceniających. E, e, ja się również to angażuję, więc wszystko z wyjątkiem tych właśnie dwóch rzeczy jesteśmy w stanie dla funduszu zrealizować. Powiedzą właśnie o Akademii BC, bo to jest e, projekt. Taki powiedzmy edukacyjny, który już, już się rozpoczął, bo on już od tego, roku, od tego roku działa. No, właśnie, powiedziałeś, że zaprosiliście do współpracy kilka kancelarii, jakieś inne firmy doradcze, PFR, jesteście wy. Co to jest za projekt? Czego można się po nim spodziewać? Kogo w ogóle zapraszacie do uczestnictwa w tym projekcie? Tak, to jest w zasadzie to jest taka otwarta formuła. Bardzo nam zależało na tym, żeby no w obliczu mizerii, która funkcjonuje, jeżeli chodzi o jakieś zorganizowanie rynku alternatywnych spółek inwestycyjnych, yy, yy, mieć jakiś walny głos i reprezentować branżę, bo w zasadzie my jesteśmy członkiem psiku. Yy, ja bardzo cenię Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych i yy, yy, to stowarzyszenie. Yy, Również zrzesza wiele zarządzających ASI, natomiast nie jest takim naturalnym miejscem do bardzo aktywnej współpracy, ponieważ no, Psik oczywiście zrzesza całą masę dużych graczy, banki, banki inwestycyjne, fundusze. I z tego też względu nigdy psik pewnie nie będzie miał w korze swojej, swojej, swojej atencji właśnie alternatywnych spółek inwestycyjnych, aczkolwiek to jest bardzo dobre miejsce, które pozwala aspirującym funduszom na to, żeby się o, że znaleźć na tej mapie firm inwestycyjnych. I to, to, to jest absolutnie be, be, be bezcenne, uważam, dla nas też jako serwisera. jesteśmy członkiem wspierającym tym merytorycznym od strony Fund Equity i GameProx i my sobie bardzo cenimy to członkostwo, natomiast jakby schodząc na ten rynek właśnie alternatywnych spółek inwestycyjnych, takie codzienne problemy, które ASI mają, to właśnie tą mizerię staraliśmy się za, zaadresować i, i widzieliśmy, że wielokrotnie wielu zarządzających po prostu potrzebuje jakiejś informacji I wiesz, na, to jest tak, że na bezrybiu nawet rak ryba i, i widzieliśmy, że wielu nowych zarządzających chwytało się tego, co znalazło w internecie um, jakiś, jakiś inicjatyw, które powstawały w zasadzie na gruncie takiego chyba samo, samo, samo marketingu, samo kreacji i no, widzieliśmy, że my zawsze widzieliśmy, że chcemy, że naturalnie jesteśmy dobrze spozycjonowani, żeby mieć coś do powiedzenia w imieniu branży, tak jak podałem ten przykład e, wspierania tej zmiany w ustawie o wspierania pozytywnych zmian co do, co do finalnego kształtu tej ustawy warzywniak, i e, wspieranie inicjatyw takich podatkowych też. E, I e, widzieliśmy, że chcemy to robić, ale zawsze robiliśmy to oddolnie. Nie? Je, 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 tyle mam tematów na głowie, że mi nie przyszło do głowy, żeby to strukturyzować do formy jakiejś tam prawnej, czy to, czy to, czy to jakiejś fundacji, stowarzyszenia, czy izby. E, i z tego też względu e, Akademia VC powstała jakiś taki super otwarty, niezobowiązujący projekt, gdzie jak chcesz, to się przyłączasz. My nie mamy żadnej formy prawnej, nie zbieramy żadnych składek. E, to jest po prostu niezależna inicjatywa, która trwa tak długo, czy będzie tak długo trwać, jak będziemy chcieli e, e, do, wkładać swoją energię. E, każdy również, e, ci partnerzy, którzy angażują się w, w, w okresowe webinary, robią to zupełnie niekomercyjnie i idea jest taka, żeby podnosić świadomość rynku, no bo my jako podmiot, jakby ja bardzo wierzę w to, że pielęgnowanie danej branży w momencie, kiedy czerpie z niej pożytki, no bo siłą rzeczy działamy komercyjnie jako Fandicat Prox, no ma taki długoterminowy cel. i To jest w naszym wspólnym interesie, i tak jak rozmawiałem właśnie z partnerami wielu kancelarii, które, którzy się zaangażowali. Ne, w tą inicjatywę, no to my myślimy podobnie, tak i nam po prostu na tej branży zależy, widzimy jak ona ma problemy, widzimy gdzie ona jest, porównując, porównując choćby do Luksemburga. I zależy na tym, żeby to się rozwijało. Ja trochę mityguję to, że wiesz, ktoś będzie wyjeżdżał poza Polskę i będzie chciał mieć fundusz domiciliowany na przykład w Luksemburgu, przez to, że tam też jesteśmy. Natomiast to nie oznacza, że mnie na tej branży to nie zależy, bo gro naszych przychodów właśnie pochodzi z lokalnego rynku. No i stąd ta inicjatywa, żeby, żeby to rozwijać, edukować ludzi i dawać jakąś wartość. Ja się śmieję, że przez 6 lat nam się udało nie zrobić żadnego szkolenia dla ASI. My wielokrotnie mieliśmy jakieś pytania właśnie od aspirujących funduszy, od firm, które realizują takie zewnętrzne szkolenia, czy facilitują to, czy możemy być prowadzącym, czy możemy, może robimy wewnętrzne, zewnętrzne szkolenia. No, no nam się udało tego nie zrobić. No, bardzo wierzyliśmy, że na początku, kiedy przeskoczyliśmy ten wysoki płot, jeżeli chodzi o zdobycie tych kompetencji, wiedzy, to była nasza przewaga konkurencyjna, którą e, e, dość mocno pielęgnowaliśmy, a dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że wiesz, to wszystko się po rynku trochę spropagowało i e, no byłbym naiwny, gdybym wierzył, że z perspektywy czasu to pozostanie konstans. Wobec tego jakby droga, którą przyjęliśmy, jest taka trochę, jak ja obserwuję w Luksemburgu. To znaczy, jak jesteś pewnym siebie i przekonanym o swojej wartości, dającym wartość na rynku serwis providerem, to otwarcie mówisz o swoich kompetencjach, otwarcie mówisz o problemach, które występują w branży, komunikujesz to. Za sprawą strony, za sprawą yy, yy, white papers, za sprawą jakichś webinarów, no bo to buduje taką percepcję ciebie jako profesjonalnego service providera i yy, ktoś, kto ceni to i wie, że <śmiech> musi. <śmiech> Przepraszam, wie, że musi, yy, wie, że musi zrealizować yy, projekt swojego funduszu profesjonalnie, no i tak z Tobą to zrobi. Natomiast. Ktoś, kto y, będzie chciał to zrobić samemu na własną rękę, y, trochę chałupniczo, y, to i tak, i tak, nawet gdybyś słowa o tym nie powiedział, nie dałby ci zarobić. Więc my uznajemy, że tu nic nie tracimy, a ma, ma, mamy możliwość dania rynkowi, podzielenia się pewną wiedzą, pewnymi obserwacjami. Y, no i właśnie Akademia VC, my wiele pisaliśmy, wiesz, z perspektywy Genprox. Natomiast Akademia WC po raz pierwszy daje nam taką możliwość pewnej komunikacji zwrotnej. Oprócz tego, że my robimy tylko te webinary, my chcemy pójść dalej i tą wiedzę, tą wiedzą się wymieniać, ale też bardzo zależy na tym, żeby słuchać rynku. To znaczy poza takimi inicjatywami, które my uznaliśmy na rozruchu, także chcemy zrealizować o tym, o tym, o tym. Dalej chcielibyśmy realizować takie konsultacje, które pozwoliłyby trochę zbierać praktyczne wyzwania. No my na 80% myślę jesteśmy w stanie odpowiedzieć z miejsca, natomiast to chodzi o te 20, co do których yy, yy, wiesz, ktoś zadał pytanie i yy, no jest pytanie takie właśnie, czy ktoś się z tym spotkał, tak czy jesteśmy w stanie w, znaleźć jakieś rozwiązanie, choćby takim przy, klienci nas ciągle zaskakują. To Tutaj naprawdę cały czas jest ruch. Yy, Choćby rozporządzenie Mika i możliwość inwestycji w kryptoaktywa przez fundusze alternatywne, tak, taki temat, który teraz przyniósł nam nasz nowy klient. Tak? Czy musisz być asioleniowym, a czy możesz być rejestrowym? No, praktyczne problemy. To praktycznie nie ma tu, tu nic nie stoi w miejscu i Akademię wisi. chcemy, żeby była taką kanwą też do tego, żeby pewnego rodzaju takie projekty wymieniać, rozmawiać o, o wyzwaniach i bo my też tego potrzebujemy, wiesz to. Tak odnosząc się do tego, dlaczego my mamy taką pozycję, jaką mamy. No, czy my jesteśmy najmądrzejsi, czy my jesteśmy najbardziej pracowici? No pracowici jesteśmy, najbardziej mądrzejsi pewnie nie, czy znaczy, najmądrzejsi pewnie nie, ale to, co na pewno stanowi, jakby stanowi o naszej przewadze, to jest to, że my z bardzo dużą częścią rynku rozmawiamy i wymieniamy poglądy i bardzo często tematy, które, w których my dzisiaj jesteśmy ekspertem, zaczynały się od tego, że przychodzi do nas jakiś ambitny rozmówca i mówi: Panie Darku, a ja myślałem, że wyczytałem coś takiego, nie? i o no, tego nie słyszałem. I my o po nitce do kłębka dochodziliśmy do meritum sprawy, gdzie bo, powiedziałbym. Nam przez to, że robimy tylko to, my nie zajmujemy się firmami, ani sklepami internetowymi, ani handlem, ani produkcją, y, ani J.D.G. Y, to nic nie wnosi naszego życia. My tego typu podmiotów nie obsługujemy. Obsługujemy tylko fundusze V.C. i spółki portfelowe. Wobec tego, jak dla mnie do mnie trafia temat merytoryczny, jestem w stanie dużo energii i środków włożyć w to, żeby go rozpracować od początku do końca, bo ja się nie mogę sto razy pomylić. Nie? Więc przy stu, przy stu klientach. Więc, więc bardzo nam zależy na tym, żeby rozpracowywać po prostu tematy merytoryczne, i efektem tego jest to, że my dzisiaj no, dość dużo wiemy na temat tego, ale to właśnie za sprawą naszych klientów w większości przypadków. Darku, co sprawia Ci w Twojej pracy najwięcej satysfakcji? No wiesz, to w mojej pracy mi najwięcej satysfakcji sprawia. Chyba ten kontakt z ludźmi, którzy nie chcę być, osiągnęli coś, tylko z ludźmi, którzy realizują jakiś swój plan, jakieś swoje marzenie, często jeżeli chodzi o, o, o fanderów, ale też zrealizowali wiele projektów. To są ludzie, którzy. Nie siedzą pewnie cały dzień za biurkiem, i ludzie, którzy mieli odwagę swego czasu, mieli też taką otwartość, żeby przyjść, zaangażować ludzi, którzy uwierzyli w jego w pomysł. Na pewno mnie bardzo motywuje do pracy to, że wszyscy twoi klienci wnoszą coś, co otwiera tobie bardzo horyzonty, poszerza tobie. E, takie, tak, taką codzienną percepcję na twoją pracę. Ja niemal każdego dnia przychodzę do domu i mówię, słuchaj, mam w domu do żony, mówię, mam kolejny pomysł na biznes, jak coś można zrobić. I no, oczywiście musiałbym się pewnie 10 razy sklonować, żeby je wszystkie zrealizować. Co które się realizuje, to jest to moje paliwo. Nie? Nas nie kręcą e, bardzo debety i kredyty, tak jak pewnie naszych ludzi, ale e, mnie osobiście bardzo kręci ta ekspozycja na to, e, na taką białą kartkę, uwielbiam białą tablicę, kiedy możesz ją zapisać i niemalże każdy dzień, zwłaszcza jak masz powbijane jakieś spotkania, to jest, jest trochę jak biała tablica, gdzie e, może spotkasz swojego partnera, może spotkasz swojego klienta, może spotkasz e, człowieka, który ma super ciekawy biznes, może e, e, on się podzieli z tobą czymś, co otworzy tobie jakiś... Jakąś kolejną perspektywę, no i no, to, jest, to, jest, to jest najbardziej y, y, fajna rzecz w, w mojej pracy. Nie? To jest jakby w żadnej innej branży. Y, myślę, że nie miałbym takiej możliwości i to jest po prostu fenomenalne, jeżeli chodzi o branżę Venture Capital. To życzę Ci, żeby ten stan po prostu trwał. Żeby było tak, jak jest. Może trochę lepiej, ale generalnie powiedziałeś to tak, że nie pozostaje nic innego, jak życzyć, żeby było tak, jak, tak jak jest, bo, bo wydaje się, że po prostu jesteś w takim fajnym, dobrym momencie swojego życia zawodowego. Dzięki, Dzięki, Dzięki do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Partnerem podcastu jest kancelaria Linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów.